Magdalena Floryszczyk, witam i zapraszam na kolejne wydanie InfoMagnes. W dzisiejszym programie dodatkowe zasiłki opiekuńcze dostępne do 24 maja. Świadczenia 500+ za pośrednictwem poczty. Gmina Łuków wybuduje oczyszczalnię ścieków. Projekt 1000+ na wakacje dla pracownika. Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie szyje maseczki dla mieszkańców. Trzeci etap znoszenia ograniczeń. Pobicie na Terebelskiej. Statystyki związane z koronawirusem. Nietrzeźwa 18-letnia łukowianka w oku kamery. Konkurs plastyczny, jak mogę pomóc pszczołom. Wirtualny majowy rajd rowerowy. Kwestia dodatkowego zasiłku opiekuńczego to temat, który interesuje wielu rodziców. Sprawdźmy zatem, kto w chwili obecnej może liczyć na tę formę pomocy finansowej. Wraz z rozporządzeniem rządu dotyczącym otwarcia przedszkoli od 6 maja, opiekunowie pytają, co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym, komu przysługuje i co jeśli mimo otwarcia placówki rodzic nie zdecyduje się wysłać do niej dziecka. Możliwość korzystania z dodatkowych zasiłków opiekuńczych pojawiła się 8 marca. Przysługiwały one do 14 dni osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym, zwolnionej z pracy, która musi zająć się dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z pandemią koronawirusa. Zasiłek obejmował również wsparcie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat. Z dniem 31 marca pojawiła się kolejna możliwość wydłużenia tego okresu. ZUS informuje, że okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 24 maja bieżącego roku. Od 6 maja mogą być otwierane placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi. Jest to możliwość, nie obowiązek. Jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko, będzie otwarta, jednak nie zapewni opieki wszystkim dzieciom, rodzice tych dzieci nadal mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jeżeli mimo otwarcia placówki rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu epidemii, również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie im nadal przysługiwał. Zasady udokumentowania prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie zmieniły się w związku z wydłużeniem prawa do jego pobierania do 24 maja. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składkę, na przykład pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków poinformował o zmianach w organizacji wypłaty świadczeń 500+. W związku z obowiązującymi ograniczeniami i zakazami z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków informuje, że wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ za miesiąc maj będą realizowane przekazem pocztowym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Oznacza to, że pieniądze zostaną dostarczone drogą pocztową. Pozostałe świadczenia, czyli świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i opiekuńcze, będą wypłacane przez Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie, oddział Łuków przy ulicy Międzyrzeckiej 62. Z uwagi na własne bezpieczeństwo zdrowotne, a także innych świadczeniobiorców, Urząd Miasta proponuje podjęcie świadczeń w niżej podanych terminach. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 11 do 25 maja wszyscy. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze alfabetycznie. Nazwiska od A do G od 12 do 25 maja. Nazwiska H do L od 13 maja do 25 maja. Nazwiska M do S od 14 do 25 maja. I nazwiska S do Z od 15 maja do 25. Łukowski Wydział Spraw Społecznych zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości założenia rachunku bankowego i zadeklarowanie wypłaty świadczeń na konto bankowe, którego posiadanie umożliwi w przyszłości szybkie i terminowe wypłaty przyznanych świadczeń. Gmina Łuków stara się o dofinansowanie na budowę oczyszczalni ścieków. W chwili obecnej dostęp do gminnej sieci kanalizacyjnej mają jedynie mieszkańcy Czerśli, Ryżek, Łazów i Sięciaszki II, a kolejne trzy miejscowości czekają na jej budowę. Mamy w tej chwili opracowaną dokumentację projektową
jeśli chodzi o budowę sieci kanalizacyjnej dla trzech miejscowości. Tu dokumentacja projektowa jest już gotowa i mamy zgłoszenie wykonane w Starostwie Powiatowym w Głowie. Mówię tu o Krynce, Rolach i Łódce Świętkowej. W kolejnym etapie realizowana będzie budowa kanalizacji w miejscowościach Gołaszyn, Ławki, Gręzówka. Ale aby tak się stało, niezbędna będzie budowa oczyszczalni ścieków, która ma zostać zlokalizowana na terenie gminy Łuków. Jesteśmy już po uzgodnieniach i podpisane mamy porozumienie z właścicielami działek, które zamierzamy zakupić w celu lokalizacji oczyszczalni na terenie sołectwa Gołaszyn. Myślę, że lada dzień podpiszemy akty notarialne. W tej chwili zleciliśmy już opracowanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków. Będzie to oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna. Będzie miała przepustowość maksymalną 600 m sześciennych na dobę i myślę, że z powodzeniem obsłuży te 6 miejscowości, które powiedziałem. Plan jest taki, że do 14 maja składamy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę oczyszczalni ścieków. Będziemy starać się o uzyskanie dofinansowania w wysokości 2 milionów złotych, bo to jest maksymalne dofinansowanie, jakie beneficjent może uzyskać na dany rodzaj zadania, w tym przypadku gospodarkę wodno-ściekową w całym okresie programowania. Zobaczymy, jaki będzie koszt faktyczny, bo to pokaże przetarg. Oczywiście fachowcy z branży mówią, że na pewno te 2 miliony to będzie około 1/3, być może 1/4 faktycznych kosztów, ale tu po przetargu zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja. I założenie jest takie, że na początku przyszłego roku będziemy ogłaszać przetarg na wykonanie tej inwestycji. Mam nadzieję, że trafi nam się dobry wykonawca, który w przeciągu roku zadanie zrealizuje, bo jest to oczywiście możliwe. I jeśli wyłonimy wykonawcę, podpiszemy umowę i wejdzie na roboty, również będziemy starali się mniej więcej równolegle budować sieć kanalizacyjną. W pierwszej kolejności to zadanie, o którym powiedziałem, czyli Krynka, Bólka Świątkowa, Role, bo tam już mamy zgłoszenie dokonane w Starostwie Powiatowym, a w drugiej kolejności myślę, że będzie to dość szybko, czyli na następny rok Gołaszyn, Ławki i Gręzówka. Rząd rozważa wprowadzenie projektu ustawy mający na celu wsparcie polskiej branży turystycznej. Co zakłada projekt i kto na tym skorzysta? O tym w materiale. Zapraszam. Ministerstwo Rozwoju przygotowuje projekt ustawy mający na celu wesprzeć polską branżę turystyczną. Bon o wartości 1000 zł obejmowałby, jak zakłada projekt, wyłącznie osoby zatrudnione na umowę o pracę. Kolejnym warunkiem jest kwota przychodu brutto pracownika. Nie powinna ona przekraczać wartości 5200 zł. Pieniądze będzie można wydać na usługi noclegowe, ale także biura turystyczne, tak aby włączyć w ofertę muzea, galerie czy przewodników. Tegoroczny bon, zakładając, że projekt ustawy zostanie uchwalony, w 90% będzie wygospodarowany ze środków budżetu państwa, natomiast 10% tej sumy pokryje pracodawca. Szacuje się, że budżet państwa przeznaczy na ten cel około 7 miliardów złotych. Z racji, że kwota jest już i tak wysoka, wsparcie nie spotka pozostałych pracujących, czyli wszystkich niezatrudnionych na umowę o pracę. Nie wiemy jeszcze, jak będą kształtować się ceny usług wobec wprowadzenia ewentualnego projektu i czy osoby zatrudnione, na przykład na umowę zlecenie, o dzieło i inni, w tym emeryci i bezrobotni, za chęć spędzenia swoich wakacji, na przykład nad polskim morzem, nie będą musieli wygospodarować rekordowo dużych oszczędności. Gminny Ośrodek Kultury Wiśniewie szyje maseczki ochronne dla lokalnej społeczności. W akcję włączyło się wiele osób z terenu gminy i okolicznych miejscowości. To, jak ważne jest zasłanianie ust i nosa, wie chyba każdy. Możemy robić to za pomocą szalika, chusty czy apaszki. Najczęściej jednak wybieramy maseczki. Chronią one nas i naszych najbliższych przed możliwością zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa. I właśnie dlatego coraz więcej osób i instytucji włącza się w akcję szycia maseczek, a wśród nich Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie. Tak, maseczki szyjemy od świąt wielkanocnych. Udało nam się uszyć już ponad 1000 maseczek. Ogólnie do akcji włączyło się bardzo dużo grup w terenie naszej gminy. Między innymi Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie, koła gospodyń, sołectwa, ponadto szkoły w terenie gminy Wiśniew, koła, Zespół Oświatowy w Wiśniewie, Szkoła Podstawowa Śmiar, Szkoła Podstawowa w Radomyśle.
Wszystkie wyprodukowane maseczki zostaną rozdysponowane wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Wiśniew, a także do Komisariatu Policji w Skurcu, Ośrodka Zdrowia w Wiśniewie i jednostek OSP z terenu gminy. Od 18 maja znoszone zostają kolejne ograniczenia związane z koronawirusem. Skorzystamy m.in. z usług kosmetycznych, fryzjerskich oraz odwiedzimy restauracje. Mateusz Morawiecki przedstawił plany na trzeci etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Od poniedziałku 18 maja będziemy mogli korzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Podwyższony zostaje limit pasażerów w transporcie publicznym. Do kościołów dozwolone będzie wejście większej liczby wiernych. Pierwsze kroki po długiej przerwie postawi również kultura i sport. Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in. obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic, jeśli zabieg na to pozwala. Przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu na wizytę telefonicznie lub online. Co ważne, klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni. W punktach gastronomicznych przestrzegana ma być liczba osób w lokalu. Na jedną osobę musi przypadać co najmniej 4 metry kwadratowe. Dezynfekcja stolika po każdym kliencie, zachowanie 2 metrów odległości między stolikami, noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Co istotne dla gości restauracji, mogą oni zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach. W transporcie publicznym na 30 miejsc siedzących przykładowo będzie mogło zająć miejsca 15 osób. Miejsce obok ma być puste. W przypadku pojazdów zapewniających miejsca stojące i siedzące liczba osób może wynosić 30% możliwości pokładowych. W tym rozwiązaniu połowa miejsc siedzących ma zostać wolna, a osoby stojące muszą zachować bezpieczną odległość. Sport. Na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach może przebywać maksymalnie 14 osób plus 2 trenerów. Na otwartych, pełnowymiarowych boiskach piłkarskich mogą przebywać maksymalnie 22 osoby plus 4 trenerów. W halach 12 osób plus trener, ale w obiektach do 300 m2 16 osób plus 2 trenerów, w obiektach od 301 do 800 m2. 24 osoby plus 2 trenerów w obiektach od 801 do 1000 m2, 32 osoby plus 3 trenerów w obiektach powyżej 1000 m2. Kultura otwarta na działalność kin plenerowych, w tym samochodowych. Wznowienie prac na planach filmowych z uwzględnieniem rygorów sanitarnych. Wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury. Indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych. Wznowienie prób i ćwiczeń. Nawołuje się, by w tym okresie nie bagatelizować wirusa i w dalszym ciągu zachowywać wszystkie standardy bezpieczeństwa. Pamiętać m.in. o 2-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej. Obowiązkowo zasłaniać nos i usta w miejscach publicznych. Pracować zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe. Pobili 2 Bielczan, bo nie chcieli ich poczęstować papierosem. Do zdarzenia doszło w ubiegły weekend. 33-letnia mieszkanka Białej Podlaskiej oraz jej 37-letni znajomy zaatakowali 2 mieszkańców miasta. Powodem miał być fakt, że pokrzywdzeni nie chcieli poczęstować napastników papierosem. Na miejsce natychmiast skierowany został patrol policji. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że 2 mieszkańcy Białej Podlaskiej zostali zaatakowani przez nieznane im osoby. W trakcie zdarzenia mężczyźni doznali obrażeń ciała. Pokrzywdzeni twierdzili, że jeden z nich został zaatakowany przez mężczyznę, natomiast drugi przez będącą z napastnikiem kobietę. Sprawcy zadawali im ciosy i kopali, natomiast w trakcie całego zdarzenia kobieta miała używać też noża. Sprawą zajęli się policjanci Wydziału Kryminalnego Bielskiej Komendy. Na miejscu funkcjonariusze odnaleźli dowód osobisty kobiety, która brać miała w nim udział. Okazało się, że jest to 33-letnia mieszkanka Białej Podlaskiej. Policjanci ustalili też personalia drugiego z uczestników, 37-letniego mieszkańca miasta. Osoby te zostały zatrzymane do wyjaśnienia. Zarówno 33-latka, jak też 37-latek usłyszeli już zarzuty. Odpowiadać będą za uszkodzenie ciała pokrzywdzonych. Kobieta odpowiadać będzie w warunkach recydywy, gdyż w ostatnim okresie odbywała karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwo. Z uwagi na okoliczności całej sprawy, prokurator objął to postępowanie ściganiem z urzędu. Za popełniony czyn grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, a w przypadku czynu popełnionego w recydywie, kara ta może zostać zwiększona o połowę. Na razie wobec obojga sprawców sąd zastosował dozór policyjny. Przedstawiamy cotygodniowy raport związany z pandemią koronawirusa.
Na świecie przypadki zachorowania na COVID-19 stwierdzono u 4 milionów ludzi, zmarło blisko 300 tysięcy, u 98% populacji postępowanie choroby jest łagodne. Pod względem rozprzestrzeniania się nowych przypadków zakażeń najliczniejsze notowania są na terytorium Rosji, Meksyku oraz Iranu. Najwięcej testów na obecność koronawirusa wykonano na obszarze Stanów Zjednoczonych, ponad 10 milionów, 6 milionów w Rosji i 3 miliony w Niemczech. W Polsce mamy blisko 10 tysięcy zarażonych, 160 walczy o życie, wyleczono blisko 7 tysięcy osób, a 869 zmarło. Najwięcej przypadków wirusa, bo 4608, występuje w województwie śląskim, 2880 w województwie mazowieckim, a na Lubelszczyźnie wystąpiło prawie 400 zakażeń. Zakaz kierowania rowerami i wysoka grzywna to konsekwencje, jakie poniesie 18-letnia łukowianka, która miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Łukowska policja została powiadomiona o zakrwawionej kobiecie leżącej wraz z rowerem na jezdni. O całym zajściu łukowskich policjantów poinformowali piesi, którzy spotkali leżącą na drodze. Jak się okazało, była to 18-letnia łukowianka. Do pokrzywdzonej został również wezwany personel medyczny, a po przeprowadzeniu badania na trzeźwość okazało się, że ma ponad 2 promile alkoholu we krwi. W chwili obecnej 18-latka czeka na rozprawę sądową. Za kierowanie jednośladami w stanie nietrzeźwości grozi jej zakaz kierowania rowerami, wysoka grzywna, a nawet kara aresztu. Policyjne statystyki dotyczące nietrzeźwych użytkowników dróg nie są optymistyczne. W samym 2019 roku użytkownicy dróg będący pod działaniem alkoholu spowodowali blisko 3000 wypadków drogowych, co stanowi 9% ogółu. W wypadkach tych śmierć poniosło 326 osób, czyli ponad 11% zabitych. Niepokojące są również statystyki związane z pijanymi użytkownikami rowerów. W 2019 roku stanowili oni 14,7% wszystkich kierujących pod działaniem alkoholu, a co dziesiąty z nich kończył tragicznie. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zachęca do udziału w konkursie plastycznym. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zachęca dzieci z województwa do wzięcia udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym „Jak mogę pomóc pszczołom”. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych klas 1-3. Praca powinna być wykonana w wymiarze przestrzennym, płaskim, dowolną techniką, np. farbami lub kredkami, koniecznie w formacie poziomym na kartce A3 lub A4. Zgłoszenia do konkursu, pracę konkursową i podpisaną kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych, ulica Artura Grotgera 4, 20029 Lublin z dopiskiem konkurs „Jak mogę pomóc pszczołom”, lub dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i złożyć go w Kancelarii Ogólnej. Prace powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem konkurs „Jak mogę pomóc pszczołom”. Termin nadsyłania prac upływa 25 maja bieżącego roku. Do zwycięzców w obydwu kategoriach wiekowych trafią nagrody rzeczowe, których łączna wartość wynosi prawie 5 tysięcy złotych. Za pierwsze miejsce przewidziano dwie nagrody po 1000 zł, za drugie miejsce dwie nagrody o wartości po 800 zł, za trzecie miejsce dwie nagrody po 600 zł. Jury przyzna także po 20 wyróżnień w obu kategoriach, w sumie 40 równorzędnych nagród rzeczowych o wartości do 100 zł każda. Wirtualny majowy rajd rowerowy w gminie Wiśniew. Wiosna w pełni, słońce za oknem, a kwarantanna nie musi być nudna. Tym hasłem Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie zachęca swoich mieszkańców do udziału w wirtualnym majowym rajdzie rowerowym. Także bardzo gorąco i serdecznie zachęcam do udziału w wirtualnym rajdzie rowerowym. Moi kochani, zapraszamy do udziału. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczyło spełnić kilka prostych warunków. A co dokładniej? Wystarczy mieć sprawny rower, oczywiście kamizelkę odblaskową, kask i aplikacja zapisująca przebytą trasę. Trzy osoby, które przejadą największą ilość kilometrów podczas trwania konkursu, otrzymają upominki od Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu.
Dziękuję za uwagę i zapraszam już za tydzień. Premierowe wydanie Infomagnes w piątek o godzinie 16:00.